Ela! To nie jest zwykła rodzina. Kiedy Zhang Yiqi się urodził, stał się symbolem chińskiej polityki jednego dziecka. Ten pekiński niemowlak oficjalnie został uznany za 1,3 mld obywatela Chin. To była wiadomość rangi państwowej. Władze zadekretowały, że tym niezwykłym obywatelem będzie pierwsze dziecko urodzone po północy w pekińskim szpitalu położniczym. Pekin, 6 stycznia 2005 roku. 1,3 mld obywatel Chin urodził się 2 minuty po północy. Pogratulujmy. Prawdę mówiąc, jesteśmy rodzicami osobistości. Sądzę, że jedno dziecko wystarczy. Nie chcę mieć drugiego. Chiny nigdy nie ominą okazji do robienia propagandy. Narodziny małego Zhang Yiqi zostają uznane za dobro narodowe. Gdyby nie wprowadzono w życie polityki jednego dziecka, liczba ludności Chin osiągnęłaby 1,3 mld już 4 lata temu. To jest para, której nigdy nie pokaże telewizja państwowa w Chinach. Ma Bao Chang i jego żona Liu Shuling mieszkają na rolniczej północy Chin. Dobrze wiedzą, co znaczy złamać chińskie przepisy ludnościowe. Kiedy ludzie mieli jedno dziecko i chcieli mieć drugie, to gdy nie mieli pieniędzy, rozwalano im dom. Jeśli nie rozwalili domu, to zabierali drewno i furmankę. Jeśli nie dałeś im pieniędzy, sami to sprzedawali. Pan Ma i pani Liu mają jednak dwoje dzieci, synów w wieku 27 i 12 lat. Celowo zlekceważyli politykę ludnościową. Chcieli mieć drugie dziecko, aby pomagało w gospodarstwie i opiekowało się nimi na starość. Syn będzie pomagał nam na starość, to prawda. Z posiadania córki nie ma pożytku. Zwykli ludzie muszą mieć synów. Ma Shumin jest obecnie zdrowym, szczęśliwym 12-latkiem. Ale kiedy był jeszcze w łonie matki, miejscowi urzędnicy nakłaniali jego matkę do poddania się aborcji. W przeciwieństwie do innych ówczesnych Chinek, pani Liu uniknęła przymusowej aborcji, ale rodzina została ukarana. Zostali ukarani grzywną, tak zwaną rekompensatą społeczną, równą niemal czterokrotności ich rocznych dochodów. Po nałożeniu kary było ciężko. Nie mieliśmy ziarnistego ryżu do jedzenia. Musieliśmy jeść ryżową papkę. Jedliśmy ją 3 razy dziennie. Na szczęście nie zagłodziliśmy się na śmierć. Kiedy w roku 1949 do władzy doszedł Mao Zedong, Chiny miały 500 milionów mieszkańców. 30 lat później ich liczba niemal się podwoiła. Lękając się, że wzrost populacji spowoduje chaos i kryzys, Chiny obmyśliły radykalny plan. Od 25 lat ograniczanie przyrostu liczby ludności jest ważnym zadaniem chińskiego rządu.
Myślę, że jest to postrzegane jako warunek wstępny wszystkich innych działań, że jeśli nie powstrzyma się przerostu populacji, nie będzie wzrostu gospodarczego, nie będzie stabilizacji społecznej, zgody społecznej. Tak twierdzi Siri Tellier, dyrektor ONZ-owskiego Funduszu Ludnościowego. Pekin, stolica Chin, którą oficjalnie zamieszkuje 15 milionów ludzi, jest coraz nowocześniejszy i bogatszy. Na rozległym, zasiedlonym przez klasę średnią pekińskim przedmieściu mieszka rodzina Zhang. Takie kosztujące 100 tysięcy dolarów mieszkanie jest poza zasięgiem możliwości większości Chińczyków. Ale Zhangowie martwią się, że czegoś im brak. Ich córeczka, 8-letnia Zhang Jingyu, chciałaby mieć brata lub siostrę. Przykro jest być jedynaczką. Czasem jestem sama w domu przez cały dzień, a kiedy skończę odrabiać lekcje, nie mam z kim się bawić. Zhangowie rozważają możliwość posiadania drugiego dziecka. Chińskie reformy gospodarcze osłabiły wpływ państwa na życie ludzi, a dla coraz większej liczby małżeństw grzywna nie jest środkiem odstraszającym. Zhang Yufan i jego żona Hang Hong mają dobrze płatną pracę w informatyce. Dla nich pogodzenie posiadania rodziny z życiem zawodowym stanowi dylemat. Koszty związane z dzieckiem nie są na ogół dużym problemem, ale ona musi brać udział w różnego rodzaju działaniach. Od przedszkola po szkołę podstawową. Wszystkie tańczące tu dzieci to dziewczynki. Łączy je jeszcze i to, że wszystkie są jedynaczkami. Ona jest jedynaczką. Martwimy się o jej rozwój i szczęśliwe dzieciństwo. Nie mając brata czy siostry, nie zazna uczucia sprawiedliwości.